W końcu mogę wam przedstawić kilka nowości w sprawie turnieju tworzonego przeze mnie oraz administrację z mojego Discorda. Zapraszam do oglądania. Co jakiś czas, czy to na streamach, czy w komentarzach odpowiadałem na informacje związane z turniejem, czy też w prywatnych wiadomościach. Pytaliście mnie, jak tam z tym turniejem, co tam będzie z nim dziane, kiedy i jakie będą na nim zasady, jakie też nagrody będą. Na wszystkie te pytania pod, postaram się dzisiaj odpowiedzieć i mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co dla was przygotowaliśmy, bo będzie to praktycznie bomba i to będzie najlepszy turniej, jaki powstał na polskiej scenie Dead by Daylight. Zaczynajmy więc. Jak wiele miejsc lub drużyn będzie na turnieju. Przewidujemy 16 drużyn, czyli 64 graczy. Członkowie drużyn będą musieli dogadać się, kto i kiedy będzie grał killerem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tylko jedna osoba grała tym killerem. Liczba graczy jest na ten moment 64, bo to jest pierwsza edycja i jest dość testowa. Jeśli turniej wypali i będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, to podwoimy tą liczbę na następną edycję. W jaki sposób drużyna będzie identyfikowana jako zwycięska, jak będzie wyglądać punktacja? Prosta sprawa: zarówno ocalali, jak i zabójca będą mieli punktację opartą o ich podstawowe cele. Surwy dostają dwa punkty za każdy zrobiony generator, a dodatkowo jeden punkt za każdą ucieczkę. Łącznie tych punktów surwy mogą naklepać 14. Killer natomiast dostaje punkty za każde powieszenie na hak, a za zabójstwo ocalałego są to dwa punkty. Wychodzi to na 16 punktów, a po dodaniu ilości maksymalnych punktów obu stron wychodzi nam ładne 30. Także każdy pojedynek może zakończyć się maksymalnie 30 punktami. Z tym, że jeśli jakiś ocalały wisi obecnie na haku i dotknie drugiego stageu, to znaczy z pierwszego wejdzie na drugi stage albo z drugiego na trzeci, to punkty również będą naliczane. Czyli z pierwszego na drugi stage, jeśli ktoś cały czas będzie wisiał, ale akurat uderzy ten drugi stage, to killer normalnie dostanie punkty, tak jakby powiesił tego ocalałego. Czy jakieś perki będą zakazane? Co ze sprawami balansu? Oczywiście tak, skoro twórcy nie za bardzo umieją wybalansować swoją grę, to musimy zrobić to my. Pełna lista perków, które zostaną zabronione, zostanie jeszcze ujawniona, bo jesteśmy po dużym update balansowym i tutaj jeszcze kilka spraw jest niejasnych, ale już na ten moment widać, które perki są troszeczkę za mocne. Na pewno na ten moment wszystkie haki plagi oraz buntu temy zostaną zakazane, a przedmioty jak i dodatki również do zabójcy są ograniczone do koloru żółtego, żeby ktoś nie mógł sobie wziąć najlepszego kombo Addonów i totalnie zjechać wszystkich przez to jakie będzie miał Addony. Na turnieju będą zakazani, killerzy licencjonowani, dokładnie to samo będzie z mapami. Niestety twórcy często decydują się na odtworzenie filmu czy też uniwersum, z którego postać pochodzi i trochę przymykają oczko na balans, także nie ujrzymy na turnieju postaci takich jak Buba czy Sadako, a również nie będzie wam dane zagrać na mapach typu RPD czy Midwitch. Jeszcze jedna kontrowersja. Wszyscy ocalali mają limit trzech perków na każdy mecz, a żaden perk nie może się powtarzać częściej niż u dwóch graczy. Rozumiem, że ta zmiana może się wydawać dziwna, ale komunikacja głosowa powinna zrekompensować brak tych czterech perków. A jakie nagrody przewidujemy dla zwycięzców? Tutaj miałem naprawdę spory problem. To nie jest zwykły jakiś tam turniej Dead by Daylight, to jest turniej procyku dla widzów procyku. Rzucając wam nagrodę pieniężną, naraziłbym się na zlot ludzi niezainteresowanych moim kanałem, moją marką, a szybkim zastrzykiem gotówki. Stąd też na ten moment ujawnię wam nagrodę dla pierwszego miejsca. Będzie to t-shirt z logiem moim, a także opcjonalnie z waszym nickiem na plecach. Projekt koszulki ujawnimy wam razem z otwarciem zapisów, ale gwarantuję, że nie będzie wstyd wyjść w niej na miasto i raczej po mordzie nie dostaniecie. Drużyna zwycięska dostanie więc cztery takie koszuleczki, a jedną dodatkową koszulkę z lekko zmienionym wzorem przeznaczymy dla gracza, który ewidentnie wystawał ponad ramę i wykonał wiele świetnych akcji. Ten też gracz zostanie określony mianem MVP i dostanie taką rangę na Discordzie razem z fajnym kolorkiem. Na koniec przewijają Wam się teraz przez ekran kilka grafik, które pojawią się na turnieju. Nie będziemy Was zanudzać ekranami ładowania, a w przerwach będzie wyświetlać się specjalna animacja, żebyście przypadkiem nie zasnęli. Wszystkie grafiki zostały przygotowane autorsko i od razu mówię, że to jak teraz wyglądają może nie do końca pojawić się tym, co będzie na turnieju. To są wstępne prace i coś zdecydowanie się jeszcze w nich zmieni. Mam nadzieję, że plany odnośnie turnieju zachęciły was do potencjalnego dołączenia i wzięcia udziału. Od siebie dodam tylko, że żeby wziąć udział w samym turnieju, musicie dołączyć do Discorda przed 31 lipca. Osoby, które dotarły tutaj po tej dacie, z automatu będą odrzucane. BJH więc na Discorda, bo i tam pojawią się oficjalne zapisy, a to będzie już za niedługo. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu i trzymajcie się. Cześć. Kulecisz dalej niż małyś. Proste leżenie jej natury brzemię przymieszkulesz, staniesz mure mordolicę na ciebie. Proste stależenie jej natury brzemię w oczach prawdę widzę jej odwieczne pragnie.